Witam Was serdecznie na kanale Fajna Telewizja. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować unboxing iPhone'a 8, który w 2020 roku jest w bardzo okazyjnej cenie. Zapraszam Was do oglądania. Telefonik został zakupiony jako tak zwany powystawowy. Zobaczymy, co możemy się spodziewać po takim opisie telefonu, a tym bardziej, że w aukcji nie było żadnego dodatkowego opisu dotyczącego stanu faktycznego tego telefonu. Jedyna informacja to po prostu, że jest on w wersji 64 GB, że jest czarny, że jest dostępny kabel, ładowarka, słuchawki i gwarancja. Czyli tak jakby gwarancja obowiązywała 24 miesiące. Nie wiem, jak to jest uwzględniane w Apple, ale zobaczmy sobie, co możemy zobaczyć w takim kartoniku telefonu powystawowego. Cena, jaką zapłaciłem, to 1349 zł, więc około 200-300 zł można powiedzieć zaoszczędzone w stosunku do innych aukcji, a dodatkowo w porównaniu do sieci elektronicznych, czyli takich jak MediaMarkt lub też inne tego typu, no to zaoszczędzone około nawet 600-700 zł, bo telefon w tych sieciach oscyluje w granicach 2000 zł. Oczywiście w wersji 64 GB 128 jest droższa, ale zajmiemy się tą wersją. Co, jak widzicie, wszystko mamy dostępne w pudełeczku, czyli kluczyk do karty SIM, naklejeczki Apple, instrukcje i informacje w różnych językach. Widzę rosyjski, polski też jest, czyli mamy pewność, że jest to wersja europejska. Dlatego też zdecydowałem się na taki telefon powystawowy. Bardziej mnie on przekonywał niż wersja pochodząca bezpośrednio z Chin, gdyż myślę, że tutaj mamy większą pewność, że jest to sprzęt oryginalny. Sam telefonik wygląda bardzo ładnie. Nie widzę, nie dostrzegam tu żadnej na nim rysy. Zaraz oczywiście plamki się pojawiają. Ma to do siebie, gdyż jest to wersja Space Gray, szklista, no to jest na nim. Pojawiają się zaraz odciski naszych palców. Mamy ładowareczkę z logo jabłuszka, więc jest oryginalna. Myślę, że tutaj nie mamy co dużo dyskutować. Kabel USB. Na kablu przeważnie loga Apple nie ma, więc nie zweryfikujemy tego. Słuchawki z jakimiś chińskimi znakami, Made in China, także powątpiewałbym w oryginalność tego produktu. Tym bardziej, że nie jest to oryginalne opakowanie jego, czyli taki kartonik, już nie pudełeczko, bo pudełeczko było dostępne do modeli 6S i poniżej, a już w wersjach z Lightning wejściem mamy dostępne tylko kartonowe, także no w każdym razie pudełeczko jest mi zbędne. Jeśli rzeczywiście słuchawki są oryginał, to będzie wszystko ok. To wszystko, co mamy w zestawie. Brakuje przejściówki do słuchawek na jack. Ale co najważniejsze, sprawdźmy sobie, czy telefon działa. Odpalamy. Jabłuszko się pokazało, więc możemy być w dobrej myśli, że telefon będzie działać. No i oczywiście wybór języka. Sprawdźmy, czy mamy język polski. Jest język polski. Wybieramy region.
połączę się z siecią Wi-Fi, bo jak wiemy, iPhone nie wyłączy się bez dostępu do internetu, więc musimy połączyć się do jakiejkolwiek sieci. I trwa aktywowanie iPhone'a. Może to potrwać kilka minut. Touch ID skonfigurujemy sobie później. Ale że klikamy, nie używamy Touch ID. Kod. Zróbmy sobie na szybko 4.0, przepraszam, 6.0. Nie przenosimy żadnych aplikacji i danych. Jest jakby to nasz nowy iPhone. Nie mamy Apple ID. Utwórz bezpłatny Apple ID. Imię Piotr. Nazwisko. Fajna. Telewizja. To ma działanie telefonu. I mamy adresu e-mail. Uzyskamy sobie adres e-mail iCloud. Hasło musi zawierać co najmniej jedną dużą literę. Sobie hasło iPhone jest zbyt proste. Zmienimy na jakieś swoje hasło. No i tutaj problem. No nie pamiętam numeru telefonu. Użyję sobie zapasowego telefonu. Na waszych ekranach stara, poczciwa Nokia. Jeszcze z kartą dużą SIM, więc jest problem. Dwie przejściówki. Udało się, miejmy nadzieję, że zadziała. Zobaczcie, przynajmniej przy tym telefonie iPhone wygląda na duży. Jest mój numer. Wpisujemy nasz numer telefonu, bo bez tego dalej nie przejdzie nasze logowanie się do iCloud i App Store i innych rzeczy, które potrzebne są do obsługi iPhone'a. Czekamy na kod weryfikacyjny od Apple. Mamy już. Wpisujemy kod, który do nas przyszedł. 7, 2, 8, 3, 4, 5. Jest to jednorazowy kod, który jest zmienny. I klikamy sobie akceptuj warunki. Możemy najpierw, nie możemy, tylko musimy oczywiście je przeczytać. Dobrze, nasza Nokia, która cały czas tu wibruje, już nam jest niepotrzebna. Tworzenie konta Google trochę trwa. Jakbyście
wykupywali telefon gdzieś od kogoś z drugiej ręki, no to też zawsze pamiętajcie, aby się zalogować do jakiegoś konta wcześniej. Możecie je utworzyć nawet na komputerze z Windowsem, więc nie musimy używać lokalizacji. No, włączymy sobie nawet na komputerze z Windows, wtedy usprawni to sprawdzenie naszego iPhone'a. Skonfigurujemy później wall, czyli nasz portfel. Pęku kluczy nie używajmy. Czas przed ekranem. Nie wysyłamy nic do Apple. Słuchajcie, no to możecie wysyłać. Ja z reguły pomijam takie dodatkowe usługi, szczególnie, że w jakiś sposób one też obciążają nasz telefon. Tutaj możemy sobie zmienić od razu na tryb ciemny. Ciekawie on wygląda. Pozostańmy na jasnym, żeby to bardziej przejrzyście, myślę, by wyglądało. I nowy przycisk początek, czyli jaki sposób wibracji, no odczuwalny jest on tak, jakbyśmy przyciskali przycisk home, który by był fizyczny, ale jest on tylko dotykowy, a wibracja powoduje odczucie, że wygląda on tak, jakby był dodatkowo wciskany jak zwykły przycisk. OK. Nasz telefon się zalogował. Wejdźmy sobie w ustawienia. Wszystko wygląda prawidłowo. Jedynie co mnie najbardziej ciekawi, to bateria. Sprawdźmy sobie kondycję, gdyż jak sama nazwa wskazuje, jest on, telefon jest powystawowy. No, maksymalny pojemność 84%, czyli ta bateria już trochę była używana. Czyli jedyny minus, który możecie napotkać we takich telefonach, no to myślę baterię i ewentualne jakieś rysy, ale tu mój egzemplarz akurat wygląda naprawdę bardzo dobrze i tym bardziej, że tak jak zostałem zapewniony, jest na niego 24 miesiące gwarancji, rok Apple, tak jak wiecie, i rok normalny standardowy gwarancji obowiązujący dla praw konsumenta. Więc powinien telefon jak najbardziej prawidłowo działać, a w razie potrzeby gwarancję będziemy mieli. App Store musi się zapewne zaktualizować, więc na razie nie wejdziemy, ale zakończyć mamy jakieś konfigurowanie. Prawdopodobnie to będzie Touch ID, które będzie potwierdzało nasz logowanie się App Store. Już mamy działający gry. Czyli nie byłoby problemu. Możemy pobierać nowe gry. Wszystko chodzi sprawnie, więc myślę, że zakup jest udany. Możemy sprawdzić sobie jeszcze aparat, co właśnie jest plusem tego telefonu. Nasze zdjęcie wyszło. Myślę, że jest przyzwoicie. Więcej testów przeprowadzimy później. Na koniec porównania niespełna 5-calowego ekranu z 6,4 cala Samsunga Galaxy A30s. Zagęszczenie pikseli jest tu wyższe w iPhone'ie, lecz odwzorowanie barw i AMOLED Samsunga tu iPhone'a zdecydowanie miażdży. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi produkcjami. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!